Was wszystkich w dość niestandardowym miejscu, bo znajdujemy się w tej chwili w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to największy obiekt do uprawiania sportów zimowych w Polsce, gdzie można uprawiać takie sporty jak łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, hokej, short tracking i wrotkarstwo. I dzisiaj spotkałam się tu z moimi widzami na lodowisku, aby pomogli mi dokończyć rysunki do dzisiejszego filmu. Mam tutaj szkicownik i cienkopisy, które posłużą mi do wyzwania Scribble Challenge. A polega ono na tym, że moi widzowie z zamkniętymi oczami będą mi rysować na kartce z tego szkicownika. Tak, by the way, to jest szkicownik olsikowy, jeżeli by ktoś nie zauważył. A ja dokończę te rysunki tak, aby stworzyły po prostu całą ilustrację. Będzie ich 3, zresztą za chwilę zobaczycie. Okej, więc zaczniemy od... Jak się nazywacie? Maja. Jagoda. Maja i Jagoda, mam nadzieję, że to słychać. Zaczną nasz pierwszy rysunek i daję wam do rąk cienkopis, który wybierzcie sobie, który chcecie. Dobra, nie było. Trzymajcie. Tutaj wam podstawiam szkicownik, abyście mi narysowały z zamkniętymi oczami jakiś buzz grow. Tak jak wam wspominałam na samym początku, będzie to Scribble Challenge i ja to później dokończę, co zobaczycie za chwilę. Nic nie widać. Dobra, może być. Okej. Okay. Teraz kolejny. Dobrze. Dobra, mamy pierwszy rysunek do dokończenia. Wygląda on tak. Jak nie będzie widać, to wkleję wam po prostu skan i będziecie widzieć. Więc zaczynamy rysowanie. Poprzeczkę, jaką sobie postawiłam, było to, aby te wszystkie ilustracje zrobić w tematyce lodowiska, łyżew, rolek, lodu, aby pasowało nam idealnie tematycznie do dzisiejszego miejsca. W tym wyzwaniu fajne jest to, że nie muszę rysować tego tak, jak jest pierwotnie to zrobione, w którą stronę jest szkicownik, tylko mogę sobie obracać po krawędziach i patrzeć w różne strony. I w ten oto sposób przekręciłam szkicownik tak, aby miał spiralę na dole, bo tutaj miałam chyba jednak najlepszą wizję. Na sam początek pierwotnie położyłam sobie normalnie szkicownik i miałam pomysł, aby narysować jeża. W sumie mamy tutaj takie jakby J narysowane i obok był idealny kształt, aby wpasować jeżdżącego na rolkach jeża. Jednak powiedziałam sobie, nie, to nie może być takie standardowe, muszę to przekręcić i zrobić sobie jeszcze większe wyzwanie. I w ten sposób wyszło coś bardzo niestandardowego. Główną rzeczą w tym rysunku będzie rolka, jedna rolka, z której będą wydobywać się takie duszki szybkości z dużymi zębami, skrzydłami. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno widzieliście, że w lato bardzo często jeździłam na rolkach i bardzo to lubię, bo można się fajnie rozpędzić, czuć wiatr we włosach, po prostu czuć się lekko. I te duszki dookoła będą to właśnie symbolizować. Oczywiście bardzo trzeba uważać, jak się jeździ, szczególnie kiedy wybiera się do tego miasto i chodniki, dlatego że samochody niestety nie uważają aż tak bardzo. Miałam tego jeden przykład, kiedy miałam zielone światło na przejściu dla pieszych, zwracając uwagę wcześniej, czy nic nie jedzie, oczywiście nie jechało, wjechałam na ulicę i dobrze, że w miarę szybko przejechałam, bo prawie otarł się o mnie samochód z tyłu. Naprawdę jest dość niebezpiecznie. Powtarzam, miałam zielone światło. Dlatego w tym przypadku też chyba lepiej i bezpieczniej będzie wybrać sobie tor wrotkarski. Mamy kolejne osoby wybrane i są to Kinga. Kinga. Dwie Kingi mamy, dobra, więc teraz będzie kingowy rysunek. Wręczam wam cienkopisy z zamkniętymi oczami. Najpierw jedna, później druga. Więc proszę bardzo. Zaczynamy. Okay, zamknąć okay. Oczy. To ty pierwsze. Tylko trafić w kartkę, proszę. No. Skupienie. Już mi to coś rysuje. To nie musi być piękne. Łatwo. To nie miał być konkurs plastyczny, tylko skrybunki, ja ale już było. Nie, no to nie. Dobra, dziękuję. Mamy pierwszą część. Teraz do tego. Okej, okay, do tego mam dorysować? Tak, do tego. No nie. O kurde, poczekaj chwilę, muszę konwencja artystyczna i tam... To zamknięte. Wiem, wiem. Postaram się. Bo to będzie dla mnie za trudne, jak będziecie mi takie ładne rzeczy rysować.
O Boże, już to widzę. Czy to nie jest przesada? Nie. Nawet nie wiem, co ja rysuję. O matko. Już. Nie, tutaj ewidentnie jest człowiek. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda. Wprawa w rysowaniu myśli. Tutaj mamy już trochę bardziej zaawansowaną pracę, więc nie wiem, jak sobie z nią poradzę. Trzymajcie kciuki. No, dziewczyny dały mi tutaj naprawdę ogromne wyzwanie. To, że zrobiły tyle kresek, do których musiałam dopasować wszystko, to było no, dość niestandardowe, tak jakby patrzeć na poprzedni rysunek na przykład. Kinga po naszej lewej zrobiła mi taki jakby zarys człowieka, ale było tam zbyt dużo kresek, żeby zrobić takiego zwykłego, więc postawiłam na człowieka drzewo, chyba tak to można określić, który trzyma róże z lodu w takim szklanym zamknięciu. Dziewczyny ewidentnie chciały tutaj nakierować moje myślenie na temat rysunku, dlatego stwierdziłam, że dobra, pójdę w to, jednak będzie to chyba troszkę bardziej niestandardowe. Róża wykonana z lodu odbija swój taki blask, bije z niej światło, które będzie padało na człowieka drzewo. Zresztą za chwilę to zobaczycie. A ja jeszcze wrócę do naszej areny lodowej, bo chciałam wam powiedzieć, że tutaj odbywają się międzynarodowe zawody i na przykład za tydzień w sobotę i w niedzielę odbędzie się tutaj Puchar Świata Juniorów, a za 3 tygodnie w weekend Puchar Świata Seniorów. No, powiem wam, że robi to wrażenie, szczególnie, że moje miasto nie jest wcale aż takim dużym. Wydaje mi się, że łyżwiarstwo nie jest aż tak bardzo popularne i doceniane w Polsce, jak na przykład siatkówka, czy piłka nożna, a nawet i skoki narciarskie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tutaj z Tomaszowa związanych z areną jest wielu sportowców, takich jak na przykład Zbigniew Brudka, Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek, która jest najmłodszą polską olimpijką, Wiesław Kmiecik, Jaromir Radke, czy Paweł Abratkiewicz. Powiem wam, że mamy się czym pochwalić. Znalazłam też informację, że w 2020 roku Tomaszów Mazowiecki stanie się gospodarzem Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim. W ogóle obiekt jest naprawdę ogromny i wygląda dość nowocześnie. Znajduje się w środku taki tor długi, tor krótki, czyli małe lodowisko, jest też kort tenisowy i takie boiska mobilne. Na przykład do siatkówki, piłki ręcznej czy też koszykówki. No, generalnie można by tak opowiadać i opowiadać, nie starczyłoby mi tutaj nawet w filmie czasu. A jeszcze wam wspomnę, że można sobie tutaj normalnie przychodzić na ślizgawkę, wypożyczyć łyżwy i jeździć. Arena otwarta jest w sumie cały rok, można zarówno jeździć na rolkach, jak i na łyżwach. I mamy teraz już ostatnią parę do ostatniego rysunku i jak się nazywacie? Julka i Jagoda. Julka i Jagoda będą rysować ostatni rysunek, a raczej go zaczynać, więc proszę bardzo, cienko pisem w dłoń. Zamykamy oczy i rysujemy, poczekaj. Niech nagra. Okej. Okay. Nic nie widać, proszę trochę... O, dobrze. Nie, jo, ale będę miała teraz do zrobienia, no. Zamknięte oczy. Nie widzę przez rękę, więc nie mogę komentować. O matko! Jak to wygląda? Powiem wam, że to wygląda jak rozczłonowany kogut. To chyba będzie idealne po prostu tematycznie do dzisiejszego odcinka. No zobaczcie, jak kogut rozczłonowany. Powiedzcie mi, czy to nie jest dziwne? Wtedy myślałam, że przez przypadek dziewczyny narysowały mi rozczłonowanego koguta, natomiast teraz jak na to patrzę, to chyba przed rysowaniem się zmówiły, że coś takiego stworzą. A ja tego nie zauważyłam. Ale, nie poszłam totalnie w tę stronę, bo przekręciłam sobie znowu kartkę i tym razem spiralę położyłam do góry. I zamiast rysować tego rozczłonowanego koguta, to postawiłam na 2 wielorybopodobne stworzenia, które wybierają się na łyżwy, mają założone przez swoje ciało właśnie takie łyżwy na drutach, sznurkach i
pomykają, lecą, no w sumie można by powiedzieć, że lecą nad falą w kosmosie. No po prostu to jest totalna fantazja. Ale przyznam się, że miałam problem, bo niestety trzech kresek nie udało mi się jakoś wpasować i trochę nad tym ubolewam, bo wygląda to dość, no tak, nie do końca skończone, bo no, wygląda to troszkę jakbym jednak ruszyła cienkopisem i zostawiła tak przez przypadek. We wszystkich rysunkach starałam się jakoś przemycić kolor takiego jasnego, niebieskiego, błękitu, tak aby wpasował się bardzo ładnie w lodowisko. A przechodząc jeszcze do takich historii, to wiecie, że ja w podstawówce trenowałam łyżwiarstwo i nawet przez pewien czas zaczęłam jeździć na panczenach, czyli takich długich, właśnie profesjonalnych łyżwach, na których można osiągnąć 50-60 km na godzinę. Od kiedy przestałam trenować, to chodziłam po prostu na ślizgawkę, na lodowisko, tak rekreacyjnie, aby sobie pojeździć, bo naprawdę uwielbiam i łyżwy, i rolki. I tu oczywiście zależy od sezonu, czy jest lato, czy też zima. Okej, i w tym odcinku to by było na tyle. Dajcie mi znać, jak sobie poradziłam z tym wyzwaniem i koniecznie zaglądajcie na mojego Instagrama, aby widzieć inne rysunki niż tutaj na YouTubie oraz relacje, które zdaję codziennie. Okej, więc widzimy się teraz w kolejnym odcinku, także do zobaczenia i pa!